Hello, dzień dobry kochani w nowym vlogu, słuchajcie. Mam trochę déjà vu, bo ta sama fryzura, ten sam makijaż i w ogóle, i też do Asi dzisiaj jadę. Wczoraj mówiłam wam we vlogu, że przyszło moje zamówienie z Bonprix i zaczęłam właśnie przymierzać i stwierdziłam, że na dzień dobry, na powitanie. Boziu, moje dziecko, tylko nie skacz, kochanie. Na Miluniu, odejdź. Na dzień dobry, na powitanie od razu mogę wam pokazać, aczkolwiek spodnie, jak mówiłam, znacie, bo zamówiłam znowu i jasne, i ciemne, z racji tego, że tak jak mówiłam, moje się już poprzecierały i znowu widzicie, mam te, tylko o rozmiar mniejsze, natomiast one są w dalszym ciągu w pasie za dużo, o ile w nogach jeszcze są dobre, więc to jest rozmiar 44, musiałabym zamówić 42, ale tu się boję, że z tyłkiem się nie zmieszczę. No i do tego zwykła, słuchajcie, czarna koszulka, która ma dość spory dekolt i powiem wam, że kurczę, dobrze się w tym czuję, więc to na pewno zostaje, spodnie zostają tak czy tak, no i koszulkę też zostawię. I słuchajcie, tutaj mamy drugą koszulkę, też czarna, wow, surprise, surprise, kto by pomyślał, też z dość sporym dekoltem, natomiast ona jest tutaj jakby taka, nie wiem na ile to będzie widać, słuchajcie, do wiązania, ją tu można rozwiązać, co prawda, o, tak to wygląda pod spodem, ja ją bym musiała troszeczkę mocniej związać. Wiecie co, chyba też zostawię. Zobaczę, ile ona kosztowała, bo jak kosztowała trochę więcej niż 20 euro, to nie. To ją z powrotem odeślę, ale generalnie ją zostawię. I słuchajcie, w Ernstings Family kupiłam, mówiłam wam, że kupiłam też jeszcze jedne spodnie. Ja je wam zaraz pokażę, ale nie na sobie, dlatego że chciałabym wymienić je dzisiaj na rozmiar większy. One co prawda są na mnie dobre, ale są dość takie obcisłe. To są materiałowe spodnie i wolałabym po prostu sprawdzić, czy o rozmiar większy nie leżałyby po prostu lepiej. Natomiast kupiłam też wczoraj, słuchajcie, koszulkę z myszką Miki, czarną. No i ona też zostaje. I słuchajcie, z Bonprix, jak mówiłam, zamówiłam jeszcze takie same spodnie, jak mam na sobie, tylko ciemne, które znacie. Te o. I tutaj mam spodnie typu paperback. I one są rewelacyjne, bo one są 3/4, ale muszę też zamówić rozmiar 42, bo to jest 44 i jest po prostu za duży. Natomiast no nie mam teraz, wiecie co, czekajcie, odwrócę się do was, nie mam teraz zbytnio czasu, żeby to wszystko mierzyć, bo jak mówiłam, przyjedzie za, już wam mówię, za pół godziny mniej więcej Mike tutaj będzie i jak Mike pojedzie, to ja będę musiała jechać do pani weterynarz, po czym będę wracać, znaczy nie wracać do domu, tylko jechać do Asi, chyba może ktoś to mnie pisze, jechać do Asi, bo no jestem z Asią umówiona, o właśnie Asia, jestem z Asią jeszcze na dzisiaj umówiona, bo Asia już jutro wraca, no i pojutrze wylatuje na urlop, dlatego chciałabym z Asią jeszcze spędzić dzisiaj trochę czasu i cieszę się. Powiem wam, że to jest taka uczta dla mojej duszy, jak Asia przyjeżdża i zawsze się możemy dużo pośmiać i w ogóle. Torba z zakupami stoi tutaj, jak mówię, jutro, jak się ogarnę, to będzie haul. Aha, no i to są te spodnie, tu moje gadki z Triumfa. Tu są te spodnie, które właśnie kupiłam. One, widzicie, są takie materiałowe. No i one na mnie leżą ok, znaczy w sensie pasują i tak dalej, ale ja wolę, żeby one były troszeczkę luźniejsze. Dlatego no muszę spróbować, czy rozmiar mniejsze będą dobre. Upalnie jest dzisiaj, jak nie wiem, ja wiem, że złym pomysłem będzie założenie czarnej koszulki, ale zresztą, nie wiem, zaraz zobaczę. Dobra, słuchajcie, poogarniałam wszystko, co do ogarnięcia jest i zdecydowałam, że jednak założę tą jedną z tych nowych koszulek białą, bo ona jest zwiewna, wiecie, i nie powinnam się aż tak mocno w niej pocić. Natomiast biorę ze sobą tak czy tak koszulkę na zmianę, dlatego że ja od Asi jeszcze będę dalej jechać. U Asi będę tylko gdzieś 4,5-5 godzin, dłużej łasi nie będę. Weź te moje brwi nie chcą tak, jak ja bym chciała, słuchajcie. No ale nic.
Zaraz Mike przyjedzie. Ja w ogóle, słuchajcie, dzwoniłam tutaj ze względu na kabel, na telewizję do babki. No bo kurde, czwarty dzień z rzędu nie mogę oglądać programu, wiecie. Ja płacę tylko 9 euro w miesiącu, ale co z tego, jeżeli ja połowę miesiąca nie mam programów? No to wiecie, to jest denerwujące. I ona mówi, o, nikt nie dzwonił, nikt nic nie mówił. Mhm, jasne. Ja jestem święcie przekonana, że ludzie dzwonili już. No ciekawa jestem, czy to coś da. Także słuchajcie, ja teraz idę zakładać buty, czekam na Majka i po nim od razu będę jechać, jak mówiłam, do pani weterynarz i do Asi, więc zobaczymy się z powrotem prawdopodobnie dopiero u Asi. Co? No, dzisiaj jest jeszcze bardziej upalnie niż wczoraj. Może już nawet nie tyle upalnie, co jeszcze większa duchota, nie? Słuchajcie, jestem u Asi, widać. Byłam, Mike u mnie był, chwilę pogadaliśmy, Mike się zawinął ja pojechałam do pani weterynarz. O kurczę, jeszcze do Matiasa muszę wysłać wiadomość. Pojechałam do pani weterynarz po Milana leki. Mam na razie na kolejne 8 dni i za 5 dni mam zadzwonić i jak to się nazywa? No i powiedzieć, jak jest dalej i wtedy zobaczymy, prawdopodobnie wtedy Milan znowu leki dostanie, więc będę musiała wtorek, środa wtedy jeszcze leki odebrać, żeby Enrico mu mógł podawać codziennie. No i tak, słuchajcie, będziemy szły z Asią zaraz na dzielnię. Tam zahaczymy o Rossmann, ODM jeszcze raz. Pójdziemy najpierw do Ansing's Family z tymi spodniami. Mam nadzieję, że tutaj w filiali będą mieli te spodnie, przynajmniej ten rozmiar, który ja chcę mieć. Jeśli nie, no to najwyżej, nie wiem, jutro będę musiała jeszcze raz przyjechać do Drezna i po prostu pójść w mieście tam, gdzie kupiłam te. Bo generalnie mówiłam, mogłabym je zatrzymać, bo one nam nie pasują, wszystko jest ok, tylko że ja wolę, żeby one były luźniejsze jeszcze. Wiadomo, że rozmiary większe będą też większe w pasie, ale to akurat mi nie przeszkadza, bo tam jest ściągacz, także nie ma pod tym względem żadnego problemu. Coś jeszcze chciałam powiedzieć, wiecie co? Czekajcie, bo przed chwilą mi pyknęło, więc ktoś do mnie napisał. Mamy 12. Słuchajcie, czas tak zapierdziela. Wczoraj, nie Asia? Wczoraj to dosłownie tak nam minął czas. I dzisiaj to samo, słuchajcie. Jestem od pół godziny u Asi, a mam wrażenie, jakbym dopiero co weszła. Także, no, mamy jakieś tam niecałe 5 godzin jeszcze. Także spokojnie obrócimy wszystko, spokojnie wszystko załatwimy, mam taką nadzieję. Nie, Asia? No. Dobra. Ja, jak będziemy szły, to tradycyjnie przerzucę się na telefon, aczkolwiek powiem wam, że mój telefon zaczął strasznie wariować i się wiesza i w ogóle cyrki są. Będę musiała za jakiś czas po prostu chyba kupić sobie inny model, bo z tym jest wszystko ok, ale no, ja nie, wiecie, nie lubię, zwłaszcza jak się śpieszę, jak mi się telefon wiesza, mnie to do szału doprowadza. No, Asia się właśnie ogarnia. Boli cię dalej głowa? No. O, jak ty ładnie wyglądasz. Jeżeli jestem taka skasowana, to jak ładnie? Ładnie, ale to nie chodzi mi o makijaż, chodzi mi o tą sukienkę. Asia ma na sobie, słuchajcie, jeansową sukienkę i leginsy, ale to ładnie. Ładnie wyglądasz. Za to ja wczoraj usłyszałam, że jestem brzydka. A ty jesteś starsza pani. O, karetka. No bo duszno, upały są, no to ludzie padają jak muchy. No, no, myśmy się wczoraj, słuchajcie, no zresztą mówiłam wam we vlogu, myśmy się wczoraj z Asią, jak kręciłam vloga, strasznie źle się czułyśmy obie. Było strasznie, musiało być strasznie niskie ciśnienie, bo jak jest za niskie ciśnienie, to ja to bardzo odczuwam. I Asia też się wczoraj źle czuła, no i widzicie, teraz jeżdżą, Asia mówi, że co chwilę. Co? Na tą migrenę, bo ja tak nie jestem, wiesz, na tą migrenę się musiałam tak źle czuć, znaczy źle, no nie, no,
No, no w każdym bądź razie i wiecie, a jak mówiłam, no są, jest duchota niesamowita i jest bardzo gorąco. I no i teraz ludzie padają jak muchy, nie? Także karetki będą cały czas jeździć. No, no dobra. To co, ja się później do was jeszcze odezwę. Słuchajcie, jesteśmy od jakiegoś czasu u Asi z powrotem. Musiałyśmy odsapnąć, jest taka duchota, że to się w głowie nie mieści. Ja od Asi będę prosto do domu jechać, w sensie prosto do domu, no. Moje spotkanie zostało odwołane, także będę po prostu wracać do domu, tylko po drodze chyba zajadę do tego Ansing's Family, bo byłyśmy tutaj, ja oddałam te spodnie. I babka sprawdzała w systemie i mówi, że właśnie w Banewic, czyli tam po drodze, gdzie ja jadę, mają większy rozmiar, że jeszcze podobno dwie pary mają, więc no wiadomo, może być, że do tej pory ktoś już wykupi, wiecie, ryzyko zawsze jest, ale generalnie jak sprawdzała, to mówiła, że są jeszcze, powinni mieć jeszcze dwie pary, więc chyba po drodze po prostu zajadę i zobaczę, czy co? Czy nie ma? Właśnie ja przed chwilą sprawdzałam, ona mi mówiła, że chwilę później dostanę z powrotem te pieniądze na konto. Nie dostałam jeszcze. Nie, że wiesz, że się jeszcze okaże, że ja będę musiała jutro przyjeżdżać i się wykłócać o moje pieniądze. Bo to dopiero byłby cyrk. Nie, bo to wszystko przestanie. No tak, no ale wiesz, ona powiedziała, bo ja mówię do niej, no to pewnie teraz będzie dzień, dwa czy coś trwać. Ona mówi, nie, od razu, zaraz będzie miała pani na koncie, a nie mam. No ale ci źle powiedziałam. Dziwne, nie wiem. Nie wiem. No mam nadzieję, że one wpłyną z powrotem, te pieniądze. No, także mamy trzecią, ale wiecie co jest, no gorzej jeszcze niż wczoraj. Jest naprawdę niesamowicie upalnie. Ja kupiłam, zrobiłam jeszcze małe zakupy, ale dużo, no śmiejesz się, no dużo nie kupiłam. Śmieję się, że upalnie, bo jest cieplutko. Upalnie jest, jest gorąco, pod potyłku cieknie, a tobie jest tylko ciepło. Wiecie, Asia się nie poci, to jej tamtego, nie? Wiecie, dla niej temperatura 23 stopnie to jeszcze zima, tak? No, a ja przy 23 stopniach to się już cała rozpływam, także... 23 to futro. No, futro, tak. Zimno. Z myślich, może nie będę mówić tutaj. No, także... zrobiłam jakieś tam drobne zakupy, więc to dorzucę i zrobię wam, nagram wam pewnie jutro, bo dzisiaj to już nie zdążę. Chociaż nie wiadomo, chociaż może jeszcze siądę i dzisiaj uda mi się nagrać wam haul. Zobaczymy. Trochę nowości jest, bo kupiłam i w Drogerii Myla coś, i w Rossmanie coś, i w DM-ie. No, nie wiadomo jak dużo, to też nie kupiłam, ale troszeczkę kupiłam. Kilka nowości. Także tak. No i jak mówię, kupiłam leginsy takie, czy czwarte. Mam nadzieję, że będą na mnie pasować, ale babka mi powiedziała, że jak będę chciała je oddać, to mogę oddać w każdej filiali. Tak samo i mówi, że jak zgubię bon kasowy, to ja mam kartę klienta i tam jest podane, więc nie będzie problemu, nie? Tyle dobrego, że nie będę musiała, wiecie, jeździć do Drezna, bo już w tym tygodniu, no nie wiem, no ewentualnie piątek, sobotę wybiorę się do Kedo, ale tak to już nigdzie w tym tygodniu nie będę jeździć do Drezna, bo już nie będzie takiej potrzeby. W przyszłym tygodniu, no wiadomo, nie, ale tak to raczej nie. Ten vlog chyba będzie jednak krótszy niż ten poprzedni, ale to zobaczymy jeszcze, co dogram, jak będę z powrotem w domu. Na razie jeszcze chwilę posiedzimy z Asią. Boli cię jeszcze głowa? No. Tak? Przechodzi już? No to dobrze. No a to też swoją drogą, nie? No. Dobra, jak coś, to się jeszcze później do was odezwę. Słuchajcie, do domu już wróciłam dawno w sumie, bo z 2 godziny temu, no powiedzmy, że około 2 godzin temu, nagrałam też już haul dla was, więc następny filmik, który się pojawi, jeżeli się nie mylę, to będzie właśnie ten haul. Przed chwilą wszystko ogarnęłam, no i moja siostra spanikowana do mnie wiadomości wysyłała, bo o wilku mowa, bo to moja siostra, a nie, maile mi przyszły, ale to moja siostra zaraz się pewnie odezwie. W każdym bądź razie moja siostra, słuchajcie, spanikowana, bo ona myślała, że ja pojutrze w piątek przyjeżdżam, w sensie
ja po drodze do tych chcę się zatrzymać u mojej młodszej siostry. Mówię młodszej, dlatego że słuchajcie, wszystkie moje siostry, ja mam 4 siostry i brata, wszyscy są młodsi ode mnie. Ja jestem z nas najstarsza. I i teraz to jest moja siostra. Dokładnie. No i w każdym bądź razie nie wiem, co ona mi tu pisze. No i w każdym bądź razie moja siostra, słuchajcie, spanikowana do mnie, że jak my to przyjeżdżamy pojutrze, a przecież jest koniec roku w Polsce, a jeszcze tu jakiś piknik i to, i tamto, i sram to. Ja mówię, ty uspokój się. Ja mówię, spokojna twoja poczuchrana. Ja mówię, my za tydzień przyjeżdżamy, bo jadąc do tych po prostu, wiecie, no jak już jestem w tej okolicy, a swojej siostry nie widziałam, akurat nie tej siostry, nie widziałam 7 lat. Tylko wiecie, przez telefon rozmawiałyśmy, czy tam przez FaceTime się widziałyśmy, ale żeby się spotkać, no to no 7-8 lat, bo to było na początku, jak ja się tutaj na Zaksem przeprowadziłam. A ja we wrześniu już będę 8 rok tutaj mieszkać, jeżeli się nie mylę. Czekajcie. Chyba jakoś tak. No i w każdym bądź razie i tego. I w zeszłym tygodniu rozmawiałam z moją siostrą, mówię, słuchaj, to w drodze do tych moglibyśmy podjechać do ciebie. Mówię, dlaczego mówię moglibyście? Bo wiecie, kto ze mną jedzie. I ja mówię do mojej siostry, no to byłaby okazja, żebyśmy się zobaczyły i tak dalej. No i ona do mnie mówi i tego. I ona do mnie spanikowana, że ona nie da rady, że to, że tamten jest spokojnie. Przecież my za tydzień przyjeżdżamy. Nie w ten piątek, tylko za tydzień piątek. Ona do mnie mówi, Boże, mówi, a jak Krzyśka swojego faceta? Mówi, ja już Krzyśka zrąbałam, że mi daty pomylił, że to, że tamto. Boże. Cieszę się, że zobaczę Ewę. Bo jak mówię, kilka lat jej nie widziałam. Jej chyba młodszy syn, bo ona ma dwóch synów. Jeden ma 12 lat, a drugi ma... Jej młodszy syn ma chyba 6 czy 7 lat. I ja... Czekajcie. 6 chyba ma Oliwier. Ja go jeszcze na oczy nie widziałam. Ale to nic nowego. Od mojej o rok młodszej siostry syna też nie widziałam, a on już też chyba do szkoły chodzi. A ja jeszcze go na oczy nie widziałam. I nie wiem, czy on też nie ma Oliver na imię. Gwoli wyjaśnienia, moje rodzeństwo nie jest ze sobą spokrewnione. Ewa, ta siostra z Gliwic, nie jest spokrewniona z moją siostrą ze Szkocji. Długa historia. No. Coś chciałam jeszcze powiedzieć. A słuchajcie, po drodze zajechałam rzeczywiście do Banewic, do tego Jan Stings Family. I kupiłam te spodnie w rozmiarze większym i przymierzyłam i są dużo luźniejsze i cieszę się, że je kupiłam, bo będę miała, wiecie, takie pantalony do śmigania, które są wygodne i w ogóle, także cieszę się niesamowicie. Jest pochmurnie i strasznie duszno i wygląda na to, że może będzie w końcu dzisiaj padać. Generalnie... To wiecie co, dzwoniłam do tej babki odnośnie kabla telewizyjnego, nie? W sensie, że dalej programów nie ma i tak dalej. I ona mówi, że jej mąż na 18 ma termin, bo tam gdzieś coś muszą wymienić i że dzisiaj wieczorem programy podobno mają być. No jestem ciekawa, zobaczymy, bo jak nie, to jestem czwarty dzień bez telewizora. Generalnie nie przeszkadza mi to, bo wiecie, ja cały czas gdzieś coś robię, czy telefonem. Dla mnie chyba bardziej tragedią by było nie mieć telefonu, tak? Czy nie, może nie tyle telefonu, co dostępu do internetu. Natomiast ja, wiecie, jak wychodzę z domu, to ja zawsze zostawiam telewizor włączony ze względu na Milana, bo to zagłusza wszelakie dźwięki z zewnątrz i Milan nie szczeka, nie rozrabia i tak dalej, tylko jest spokojny, jest grzeczny. Po prostu chodzi o to, żeby coś brzęczało w tle, żeby on nie miał wrażenia, znaczy żeby miał wrażenie, że nie jest tutaj sam, tak? To, że on tego nie realizuje, że on tutaj nie jest sam, no to czy że on tutaj jest sam, to wiecie, to jest zupełnie inna historia. No w każdym bądź razie idę, dam mu jeszcze troszeczkę suchej karmy, wyjdę z nim na spacer i jeszcze do Was wrócę. Słuchajcie, jestem poczochrana, ale już dawno zrobiłam
demakijaż. Już ktoś tu się obudził. Nie, nie, idź kochanie się połóż. Idź rób ładnie haja. Idź rób ładnie haja, słonko mamuni. Już dawno zrobiłam, wiecie, demakijaż i maseczkę miałam na twarzy nałożoną i siedziałam i się dalej denerwowałam, że czwarty dzień z rzędu nie mam programu w telewizji. Ja już dzisiaj wam mówiłam o tym. I tak stwierdziłam teraz, dobra, pół godziny temu włączałam, sprawdzałam, nie było sygnału, to spróbuję jeszcze raz, zobaczę. Jest. Super, mam nadzieję, że tak zostanie i będę mogła oglądać jeszcze coś w telewizji. No, w międzyczasie, wiecie, miałam maseczkę na twarzy, po maseczce zrobiłam pielęgnację i stwierdziłam, że czas przyjść się z wami pożegnać, żebym mogła zabrać się za obrabianie filmiku. Jestem zmęczona, w ogóle mam problemy znowu z żołądkiem. Ja podczas takich upałów często mam problemy z żołądkiem. Nie wiem, czy u kogoś z was też tak jest. Co mi tu mlaskasz? Nie, 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 kochanie. Idź się ładnie połóż. No, 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 nie. Idź się ładnie połóż, słonko mamusine. No, chudzinko ty. Nie, 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 nie. Chudzinko ty moja. Idź ładnie do łóżeczka. Idź się ładnie połóż. Nie wiem, coś chciałam jeszcze powiedzieć, słuchajcie, ale jestem zmęczona po prostu i miluniu. I mam nadzieję, że dzisiaj po prostu, wiecie, będę mogła pójść wcześniej spać, a nie tak jak znowu, no powiedzmy, że w ostatnich miluniu, że w ostatnich dwóch i pół tygodniach, bo wtedy chodziłam późno spać, wcześniej rano wstawałam, to dzisiaj o tym jeszcze z Asią rozmawiałam. Dzisiaj jest taki dzień, kiedy pójdę, którą mamy godzinę? No, 20:35. Ja myślę, że za godzinę pójdę do łóżka. Położę się spać, jutro nie muszę nigdzie się z białego rana zrywać, nigdzie nie muszę jechać, nic nie muszę załatwiać, z nikim się nie będę spotykać, wiecie, będzie taki easy day, tak? Przynajmniej taką mam nadzieję. Dobra, kochani, dzisiaj to by było na tyle. Będę się z wami żegnać. Zapraszam na kolejne filmiki. Trzymajcie się, do zobaczenia. Pa, pa.